Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do Horizon The Frozen Wilds. Na szczęście gra wykonała save'a. Ja wracam do tejże serii po przerwie dłuższej niż się spodziewałem. Nie ukrywam. Ale tak, wracamy, miejmy nadzieję, że już bez większych przerw. I generalnie tak, nasz quest jest zaliczony, gildu niezadowolony. I nim przejdziemy do samej gry, jest jedna rzecz, którą zrobię. Ponieważ... zmienimy poziom trudności na normalny. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj rano, w momencie kiedy nagrałem ten odcinek, rano, około godziny 12, zadałem na Discordzie pytanie, na naszym serwerze Discord, zapraszam wszystkich, czy mam kontynuować Horizona na hardzie, przez co będzie trwał dłużej, ale wiecie, będzie więcej rage'a, więcej śmiesznych momentów, bla 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 bla, wiecie o co chodzi, czy po prostu zmienić poziom trudności na normalny i w ten sposób... no, seria skończy się szybciej, będzie prowadzona sprawniej. No, wiecie co znaczy normalnie, nie muszę tego tłumaczyć. I tak, tutaj macie jakby co, screena na dowód. Oto i screen zrobiony w momencie zakończenia głosowania. Wygrał o to, by zmienić poziom trudności na normal. Tak więc zrobię to na waszych oczach, tak byśmy byli transparentni tutaj. Tak więc no. Od teraz lecimy na normalu. Do tej pory jakby co całutka gra, podstawka i pierwsze trzy odcinki Frozen Wilds były na hardzie, tak więc widzieliście, na czym to polega, z czym to się je, że tak powiem. Ogólnie teraz tak, teoretycznie moglibyśmy kontynuować tego tam całego questa z bębnami czy innym dziadostwem, ale dobrze wiem, iż tutaj na dole, po tym jak opuścimy wodę, jest rzecz. Nie pamiętam, jak dojść do rzeczy. Ale tak, jest tutaj rzecz, jest tutaj pomieszczenie i w tym pomieszczeniu coś jest. Czy ja mogę zaufać... chuj, wiecie co? Fuck that shit! A! Tu jest woda. Okej. Okay. Myślałem, że to, wiecie, że jest tutaj płytko. Or something. Okej, to mnie jakoś aż tak bardzo nie rusza. Zawory dla opornych. O, to by mi się przydało. Szkoda, że nie umiem czytać, prawda? Ale tak, tutaj mamy małą zagadkę. Małą zagadkę związaną z puszczaniem zaworów. Totalnie nijak nie pamiętam, co jest w tych drzwiach, które się otworzą. Znając tą grę, raczej pewnie nie będzie warto, ale pożyjemy, zobaczymy, prawda? O nie! Myślałem, że będziesz to robić siłą woli. Ale nie, Aloy ma zawsze animację. God damn it, Aloy, że też musisz mieć animację. Nie wiem, czemu kręcę tym zawsze naokoło. Nie pytajcie. Jestem taką po prostu zmienną istotą, że tak właśnie robię. To leci tu. A i tutaj nam się to. Fuck, ale jeśli ja to przestawię, to. A nie, czekajcie. No ja nie wiem, Aloy, czy jesteś. To ma tylko jedno ustawienie. Tutaj nie ma innej opcji. Okej, okay, dobra, jeszcze raz. Tu zaczynamy. I to jest jedyne słuszne ustawienie, bo tutaj rura jest pęknięta. Dobra, człapiemy tu. No tu nie wymyślimy nic więcej po prostu. Tu możemy jeszcze puścić to tutaj, ale to jest rura jest pęknięta. I możemy puścić co najwyżej tu. I... blip w tym momencie. Kończą nam się pomysły. No nie, bo tutaj jest pęknięte ponownie, prawda? I po prostu just nie popłynie.
Something's not right. No co ty nie powiesz, Aloy? Nie bądź głupio mądra dziewczyna. Od tego jestem ja na tej serii. Zrobimy to zadanie od tyłu. Myślę, że to sensowne rozwiązanie. No okej, tylko że ja... To musi być w ten sposób, definitywnie. O Jezu, dobra, wiem. I'm fucking dumb. Dobrze. Zrobienie tego logiką na opak było zaskakująco dobrym pomysłem. I teraz przekręcamy tego bad boya w ten sposób i jesteśmy... Oh yeah! Woda płynie! A, w sensie, dobra, nie dość, że to otwiera nam te drzwi. To jeszcze woda opuściła się w głównym pomieszczeniu. Co daje nam... Coś. Na 100%, coś. Sama śmierdzisz. To be fair, Aloy musi śmierdzieć. Wiecie, oni noszą ten cały bogaty sprzęt na sobie, są dzikusami. Those drainage pipes lead into another room. I wonder what's in there. Do innego pokoju? Hey! Tutaj? A, to jest koń dźwiękowy. Jakby, czemu w ogóle tu jest tak kurwa szaro? Czemu jest taka mgła? Aha, ja zakładam, że to... Miałem zobaczyć to z góry i ten tekścik Aloy był podpowiedzią na tego, na temat tego bym poszedł rozwiązać zagadkę. Ale dobra, zagadka rozwiązana. Podnieśliśmy sprzęt i teraz możemy stąd spadać. Pytanie, czy będę pętał jak? Znając mnie, no wiecie, może być ciężko. Ogólnie to jest ciekawe, w sensie wiem, że to jest duży myk w dwójce i wprowadzi to w dwójce i to wiecie, no jeden z elementów rozpoznawalnych, etc., etc. Ale dziwne z perspektywy tej części, że Aloy nie potrafi nurkować, nie? Że nie ma żadnego aspektu nurkowania. I wiecie, ja tak powiem to ponownie, bo to jest taki fajny, fajny temat do poruszenia. Jebie tą grę jak burą sukę. Jakby definitywnie z mojej wypowiedzi wynika, iż ta gra nie podoba mi się i męczy mnie i tak... Poszedłem w złą stronę. I tak dalej, i tak dalej. I jest to częściowo prawda. Ale wiecie, chcę zagrać w dwójkę, definitywnie. Katsy mówiła, że jest lepsza niż jedynka, tak więc daję kredyt zaufania. I nawet jeśli narracyjnie nic się nie poprawi, no to myślę, że pod względem, wiecie, działań open world to będzie dla mnie bardzo fajna. Po prostu. I to się dla mnie też bardzo liczy. Ja definitywnie, póki co, w sensie, i tak po skończeniu tej serii z Frozen Wilds dam sobie czas przed dwójką. Poza tym akurat w tym roku mam taki mój mały, wesoły plan trzymania się japońskich produkcji. Ponieważ mam dość tego SJW, silne kobiety, równouprawnienie klimatu, który panuje ostatnio wszędzie w niejapońskich produkcjach, więc skupiam się póki co na nich. A tak, i słyszymy stukanie, pani już nakurwia. Naprawdę nie wiem, czy powinien robić te save'y. Nie wiem, czy one mi służą w przypadku tego wszystkiego. I tak, ten dodatek jest bardzo nieczytelny, jeśli chodzi o... To jak wygląda. Głównie przez ten śnieg. Wiecie, wszystko wygląda, w sensie, wygląda to wizualnie ślicznie. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jakby czuć tą zimę aż z ekranu.
ale no przez ten padający śnieg on nie ułatwia doglądania rzeczy i skupienia się na ekranie i tak dalej, i tak dalej. By the way, ja biegnę, a mogę przyzwać konia. Wiecie, przez to, że odcinków nie było długo, ja tego też długo nie nagrywałem. Przez co oczywiście pozapominałem absolutnie wszystko. By the way, tutaj były chłopaki wcześniej, prawda? Tak więc liczę, że... O, się kurwa przeliczyłem. Aloy, siadaj. Chciałem powiedzieć, że jako, że ta laska gra, to zakładam, że chłopaki sobie poszły, ale widać, moja logika nie ma żadnego znaczenia, albowiem chłopaki tu kurwa są. A, oczywiście są opętane, więc nie mogę ja ich opętać. Of course, of course. Bardzo muszę przypominać sobie sterowanie, mina zbliżeniowa. Ogólnie one mają... One mają kurwa odporność na wszystko. Wybornie. To jest taki problem w tej grze, wiecie, o polowaniu i o dobieraniu słabości, dobierania żywiołów do słabości wroga i tak dalej, i tak dalej. To jest taki malutki problem, kiedy trafiacie na wroga, który nie ma słabości, nie? To nagle macie problem. Że tak całe to polowanie przestaje mieć znaczenie. Uj, uj! Faja! Faja! Wiem, że już to mówiłem, ale te zwierzaki mają niesamowitą zdolność poprawiania swojego celowania zależnie od tego, gdzie jest Aloy. Holy shit! Nie powiem, że zazdroszczę, ale zazdroszczę w chuj. Oj, o, jeden jest koło mnie! Fucking balls! Bomba! O nie, nie zrobiłem bomb między nagraniami. Nie wiem, co to robi, ale bum! Mój koń, mam nadzieję, że walczy z tym chłopakiem. A! Doskonale! Chciałem cios z góry, dostałem cios ogonem od wroga. W ogóle nie tego chciałem. Ślizgiem go, kurwa, ślizgiem. No zapraszam, suki. Suck my balls, auć. Moja zbroja strzela z krami zła. Dobra. He's out. Dobra, to jest troszeczkę za wolne. Jak tam mój bus. Biegunie Aloy. Parkour. Ponownie. Wiem, że już poruszyłem tą kwestię w podstawowej grze. Ale domyślałem, że kurwa nie doleci. Okej, okay, jego totalnie nie widziałem. W ogóle, ani troszkę. Ładuj się, zbrojo. Aloy ma cudowny talent blokowania się absolutnie wszystko. Chciałbym mieć takie moce jak Aloy. Tamten chłopak chyba o mnie zapomniał. Krytyczny atak. Na zamrożonym. Spodziewałem się dużo więcej. Suck my arrows, 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 bitch! Hu! O mój Boże, przyszedł kurwa kolejny! Aaaa! Jebane gówno, jak tak głupia grająca na bębnach kobieta się tam dostała, nie agresując tych zastanych chłopaków. Dobra, płoń, krokodylu. O Jezu, ma odsłoniętą rzecz. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Jesteś uroczym robotem, nienawidzę cię. Gdzie jest mój slow-mo? Nie ma mojego slow-mo. O, dobra, płonie. Nowy poziom. Co? Co? Od czego nowy poziom? Co zrobiłem? Okej. Okay. I won! Więc tak, jak widzicie, normal, ale dalej możecie liczyć na słodki, słodki chaos z mojej strony. Ponieważ mam plan, który jest słaby.
moje plany są słabe, moje plany nie wychodzą. To nie są krzaki do ukrywania się. Wyglądają jak krzaki do ukrywania się, ale nie, to nie one. Moje plany zawodzą praktycznie zawsze. Tak więc i tak do chaosu nie dochodziło. Fajnie by było, gdyby te wszystkie krzaki dookoła były krzakami tych Eldo, nie wiem. Mogłaby się ukryć, prawda? Dobra. Idziemy do Pindy od bębnów. I mam nadzieję, że ma dla mnie satysfakcjonujące wyjaśnienie, jak minęła tych chłopaki. I teraz Eldo się kurwa zabije. O mój Boże. Czemu nie złapała się tej drabiny, kobieto? I hate it. Jeśli piekło istnieje, to właśnie w nim jesteśmy. Niech to się skończy. Błagam, dziękuję, o mój Boże. O Jezusie, nigdy nie uznałem ciszy tak pięknie jak w tym momencie. To było złe, to było cringe'owe, to było wstrętne. Chciałbym odzyskać szare komórki, które straciłem słuchając tego. Jednocześnie jawnie boję się, jak brzmi to w polskim dubbingu. Przypominam, że ta gra ma polski dubbing. A. O nie! Nie! Enough! Shut up! Pamiętacie, jak mówiłem o tych wszystkich uroczych historiach z przeszłości? To nie była jedna z nich. Ta była irytująca. O mój Boże. Wiecie, szkoda, że ci wszyscy ludzie umarli od robotów Faro, ale one nie. One dobrze, że umarły. Pula genetyczna ludzkości została oczyszczona. Gdy teraz tylko jeszcze można byłoby coś zrobić z nią. You look happy to be playing again. I don't know what you did, but the water drained in the snap of a short song. What do you think of the music? Brzmi jak gówno. That's because there's no other place with such resonance, such intonation that rattles your ribs with its power. And of course, no one else knows these pipes like I do. I learned them by ear before I could walk, strapped to my father's back. Thank you for draining the waters, not just for myself, but for my ancestors and their songs. Please, take this as a token of our gratitude. O, to niebieskierka. Świetnie. I teraz... O, mam w ogóle umiejki. W tym momencie te umiejki są już bardzo... Whatever. O, zdejmowanie splotów, jasne. Dobra.
A dobra, główna misja to nie jest w ogóle misja z tego. Okej, dobra. Derp, że tak powiem. Bo tu jest. Szyna. Dobra, to ścieżka szamanów. It is. Proszę, Aloy, wyjdźmy, wyjdźmy stąd. Nie zatrzymujmy się na drzwiach, naprawdę. Mam dość łupania muzyki i kobiet grających na instrumentach jakiejkolwiek maści. Kobiet i instrumentach, tak więc po prostu wyjdźmy stąd. Tak, właśnie z nim wychodzimy, Aloy. Twój komentarz jak zwykle trafiony. A, dobra. On przeżył w ogóle? Chyba, że spełniło mi już nowego, ciężko wyczuć. Siup. And let's go! Jedźmy jak najdalej od tego hałasu. No dobra, do fabuły więc. Szukamy szamanki. Udała się tą ścieżką. Musimy ją zagadać na temat góry Entschied. Póki co droga wydaje się całkiem lightowa, nie będę ukrywał. Ja zwątpiłem, wiecie, myślałem, że może na przykład zaraz będzie jakaś scenka, bo mój konik zwolnił, a nie, zapomniałem, że jeśli przestanę tapować X, to konik przestanie jechać. To takie wygodne, o, okej. Okay. Anyway, i tak musimy się spinać, więc wierzchowiec zostaje. Ziółko. Czy to jest blisko? Nie na tyle, żeby fokus mi to pokazał. Okej, to chyba blokuje ognisko. Chyba. Not sure. A, czyli to jeszcze nie było to. Okej, okay. Sorry. A, czy to jest zagadka z odbiciami? Okej. To jest ciekawe, ponieważ pamiętałem bardzo dużą część podstawowego Horizona. Nie powiem, że idealnie pamiętałem czy coś, ale wiecie, pamiętałem dużą część tej gry. Twisty. Jakieś, wiecie, twisty, wydarzenia, mniej więcej ciąg głównych misji, mniej więcej słowo klucz. Ale tutaj... Frozen Wilds, nie, to przepadło. Pamiętałem zadanie z Gildunem, bo było świetne. Pamiętałem niestety wydarzenie z... Pamiętałem dziennik właśnie z tą muzyką, takim nazwijmy. Pamiętałem wrogów, definitywnie pamiętałem wrogów. I pamiętam samiutki koniec. Ale nie pamiętam całutkiego środka. Jak dojdziemy do końca z początku, to, well, sorry. Nie pamiętam. Ciekawe, czy to się potem samo z siebie podnosi, czy może jakoś to się naciąga po czasie.
właśnie. Trochę szkoda, że nie musimy sami nasłuchiwać tych dzwonków albo wypatrywać ich, tylko mamy nasz... Tylko mamy nasz fokus, który rozwiązuje wszystkie problemy. Pomyliłem się? Ale... Jakby dźwięk był tu! No, tu są. Tu wiszą. Aha, dobra. Trzeba dojść do końca tunelu, żeby wrócić i zobaczyć dzwonki. Dobra, czaję. Nie ma to zbytnio sensu, ale czaję. Where? I see. Up. Przeraża mnie, jak fatalnie wygląda skakanie w tej grze. Jaką Aloy jest kłodą. To dziwne, że nikt nie postawił na to więcej nacisku. Stalkers. Better be careful. Wiecie, na to, że nasza bohaterka ma być zręczną, szkoloną od dziecka łowczynią. I że może powinna poruszać się z lekkością i sprawnością. Wiecie, nawet takie rzeczy jak walka włócznią. Aloy walczy totalnie bez żadnej finezji, bez żadnej elastyczności w sobie. Walczy, wiecie, jak typowy trap, macha niczym po prostu... Jakiś seba baseballem generalnie. O nie, nie, nie wszedłem w interakcję. Fuck my life! Interakcja trwała troszeczkę za długo. No, come here, bitch. O, okej, no i przyszedłeś. A ja jestem tutaj. O, już nie. O tak, to jest takie właśnie doskonałe miejsce, żeby ustawić przeciwników, bro. O, wow, to podziałało. Cudem. Spokojnie, też mogę wykorzystywać to, że jest tutaj całkiem wąsko. Wiecie, jeśli jest wąsko, nie mogę spudłować. Prosta zasada. Demoniczny nękacz. Strasznie szkoda, że ten dodatek zaczyna od tego, że odbiera Aloy jedno z jej podstawowych, unikatowych narzędzi. To, co w sumie, wiecie, czyni ją unikatową postacią w tym świecie, czyli to, że umie hakować maszyny. O Jezu, jest tutaj tego więcej, że jeszcze to nie wybuchło? Aha, nie, on to sobie wcześniej, no nieważne. Also, te nękacze są częścią próby? Szamani muszą pokonać nękacza, ewentualnie minąć je? Bo inaczej śmierć? I co gorsza, próba niezdana? Okej, i wychodzimy. Ach, i ta góra, która lubi o sobie przypominać. To jest strasznie fajny koncept, że... To jest coś, co potem, wiecie, jakby potem dużo gier z otwartym światem robiło to w pewnym momencie, że zawsze był ten taki środkowy obszar, który lubił o sobie przypominać. Shadow of the Colossus, Prince of Persia z 2008, jeśli nie mylę. Zelda chyba nowa też to ma i tak dalej, więc to jest fajne, że istnieje ten środkowy obszar, wokół którego się kręcimy i on zawsze gdzieś tam jest na horyzoncie. Bardzo ładnie, jakby spina cały świat ze sobą. Ale tak, to jest, zakończymy. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka i do usłyszenia odcinka Horizon The Frozen Wilds u mnie na kanale. Pa, pa, pa!